nie mogę, naprawdę przepraszam, ale nie mogę po prostu oderwać się od tej gry, chyba jeszcze bardziej niż od Nio 1. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz Attack. To jest trzeci odcinek nagrywany tego samego dnia, także jeszcze bez kamerki, ale naprawdę to już jest ostatni, bo nie wytrzymam. Słuchajcie, zaraz się tutaj wybierzemy na misję główną do opuszczonej warowni. Ciekawy, że tam będzie demon kuźni, ale przed tym wyruszeniem chciałbym wam powiedzieć, że przygotowałem się i zrobiłem parę rzeczy, o których wspominałem wam ostatnio. To znaczy, wymieniłem sobie ekwipunek, mamy teraz ten sam akurat hełm, ale na wyższym poziomie. Tutaj akurat na pierśnik jest z innej parafii rękawice i nogawice Nanban, także to już jest lepiej. No i mamy też nagolenniki wodza, więc tu się troszeczkę już zmieniło z ekwipunkiem, jest on zdecydowanie lepszy. Poza tym wymieniłem sobie to. To znaczy amulety. Mamy teraz fajkę, która daje mi 32 punkty ki, plus mamy 15,7% szansy na automatyczne odnowienie grobu. No i jeszcze magatamę. Także postawiłem na to, żeby mieć i więcej życia, i więcej ki. Takie, myślę, dość uniwersalne przedmioty. Zobaczymy, czy to ma sens, czy to się w ogóle sprawdzi. Jeżeli chodzi o ducha opiekuńczego, to na razie bez zmian, ale tutaj jest wielka zmiana, bo zmagazynowałem sobie karabin, dlatego że mamy różnicę. I to jest, słuchajcie, różnica, która ma o 100... ataku więcej od karabinu. Także tutaj będziemy siali istne spustoszenie, jeżeli chodzi o naszych przeciwników. Natomiast mamy też jeszcze 10% bonus za strzał w dziesiątkę, czyli trafienie w punkt krytyczny, na przykład w głowę. Brzmi świetnie, naprawdę. Problem jest tylko taki, że łuk mam beznadziejny, bo jestem na 29 poziomie i no nie ma nic lepszego. Tak samo, włócznia jest ok, ale z niej nie korzystam za bardzo, ale Odaci jest na zaledwie 29 poziomie i obrażenia może jeszcze na razie robią robotę, ale tak samo jak te przeliczniki, bonusy, efekty specjalne, ale wypadałoby to w końcu zmienić. I dlatego postanowiłem, że pokażę wam w odcinku mechanikę Kowala jeszcze przed wyprawą na tę misję fabularną i po prostu spróbujemy coś wykuć. Szczerze, na pewno popełnię to jakiś błąd, dlatego że ja nie wykułem chyba ani jednej broni, z której bym korzystał w Nio 1 i przeszedłem grę razem ze wszystkimi porąbanymi misjami pobocznymi, także da się, tylko trzeba chcieć, ale spróbujemy, bo naprawdę mi się to już nie podoba, więc mamy tutaj Odachi Bizen, które ma efekt specjalny obrażenia w postawie wysokiej, plus 5%, no i właśnie takie mnie najbardziej interesuje, szczerze mówiąc, więc... No, ewentualnie to obrażenie ki od silnego ataku. A nie, no. Dobra, pójdźmy w to. Więc wpakujemy teraz tak. Mam jedną sztabkę tylko. To zrobimy to inaczej. Wiecie? Niech będzie tak, że przejdziemy sobie do rozbierania przedmiotów i rozbiorę takie, których totalnie nie potrzebuję. Zrobię tutaj to w ten sposób, chociaż czuję, że mi się one nie zaznaczą. Aha, dobra. To ja to zaznaczę ręcznie i za chwilę się widzimy. No i dobra, moi drodzy. Mamy w takim razie już odznaczone, znaczy zaznaczone przedmioty. Zobaczcie z prawej strony, ile rzeczy powinienem otrzymać za rozbiórkę tego wszystkiego, także o Jezu, będzie się działo. Zawiera przedmioty niepospolite lub lepsze. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Tak, chcę to zrobić. Wiem, że jest tam znajomość nabita, ale mnie to nie interesuje. Także niech się dzieje, co ma się dziać. Po prostu. Przejdźmy sobie teraz tak, do broni. Zobaczcie w ogóle, jakby ile tego jest. W sensie różnych schematów, no ale na Odachi niestety mega dużego wyboru nie mam. Mam nadzieję, że to, które tutaj jakby wybieram w tym momencie, to nie jest aż tak zły wybór, jak mogłoby się wydawać. Chodźmy tak, do sztabki. Możemy jedną ustawić tu. Nie wiem, czekajcie. Jak to wpływa? Nijak wpływa. Dobra, tutaj. Najlepsza. Jeszcze trochę. Już jest za dużo drewna. Czy mogę tego kupić trochę? Jest spoko. Mamy 33% szansy, że będzie to albo najlepsze, albo 34% szansy, że to będzie najgorszy przedmiot, jaki może być. No to brzmi zachęcająco, nie ukrywam.
Nie, no ale wszędzie dałem to najlepsze, także dużo ryzykuję de facto. Zobaczmy. Nastąpi wykucie przedmiotu, czy chcesz kontynuować? Tak. I... czy to jest żółte, naprawdę? O mój Boże, no dobra, mogło być lepiej. Dodaj do ekwipunku. No cóż. Trzeba próbować, nie? To jest ten. To jest ten, który wykułem. No nie podobają mi się jego efekty też. Blokowanie jest ten krytyczny. Wrażenie w postaci wysokie jedynie. No, typowe odaci. Można by było później to przenieść jeszcze. Do niektórych umiejętności, no ale dobra. Na razie zostaniemy z tym. I rozpoczniemy sobie w takim razie opuszczoną warownię. Nie wiem, czy błędu nie popełniłem teraz, że ustawiłem ten słabszy odaci. Szczerze, nie znam się na wykuwaniu broni i ekwipunku. Wiem, że to dużo traciłem na tym w Nio 1, że tego nie robiłem. Ale postaram się w tej serii właśnie tego trochę więcej ogarnąć i też bawić w to wytwarzanie przedmiotów, bo to jest bardzo, bardzo ważne, jak sami widzicie. Dlatego też będę te materiały często rozbierał. Zamek Inabayama, twierdza klanu Saitsów. Miejsce, do którego przypełzła Yoshitatsu po tym, jak zamordowała ojca i wykradła kamienie duszy. Oto nadszedł czas pomścić mistrza Dosana, Hiri. Zdaje się jednak, że umocnienia są tu o wiele potężniejsze niż mógłby to sobie wyobrazić pan Nobunaga. Ale, dziwna rzecz. Doszły mnie słuchy, że pewien człowiek zajął ten zamek w jedną noc. Co powiesz na to, żeby go odwiedzić? Dzięki niemu może uda nam się rozłupać tę twierdzę niczym orzech. Mamy tutaj do odkrycia parę kodam. Widzę, że chyba więcej na tych... znaczy dwie kodamy chyba na zwiększenie szans na zdobycie ekwipunku, tak mi się wydaje. Ten czerwony chyba kolor to właśnie oznaczał. Zobaczymy. Tak czy inaczej, no to uważam, że... będzie raczej misja, w której pewnie spędzimy ze 2-3 odcinki, jak zazwyczaj. Eksplorując dokładnie, tak to wygląda. Obecny przywódca klanu Saitów, Yoshitatsu, zamieszkuje zamek Inabaya, potężną fortecę na szczycie góry ze wspaniałym widokiem na równiny Mino. Jego ojciec przejął ten zamek dawno temu od swego ówczesnego pana. Wtedy też porzucił nazwisko Hidetatsu i przyjął imię Dosan, pod którym władał Mino z górskiego szczytu. Teraz jednak, kiedy Dosan wskutek machinacji Yoshitatsu stracił życie, twierdza zaczęła zmieniać się i przybierać złowieszcze kształty. Plotki głoszą, że przemiana ta stanowi odbicie chorej rządzy władzy, jaką cechuje nowego jej właściciela. Czekaj, czy będzie jakiś filmik wprowadzający? O, pewnie, że tak. To mi się podoba. Hanbei donka! O, jatto eta! Donata ka wa zonji agenu ga, sasuru ni... 稲葉山城のことでしょうな。ですが、あいにく私は病の身に何もお役には立てません。お引き取りを。<笑> もしやあなたが藤吉郎殿か。いや、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。お節介かもしれぬが、お世話させてもらいますの。いいでしょう。 我が師も懐いたようですし、この美滅びようと最後までお使いいたします。まずは稲葉山攻めで私をお試しください。 Już myślałem, że przejmiemy tego ducha opiekuńczego od razu. Na dzień dobry. Okej, okay, grudzień 1567 roku, zamek Inabaya, prowincja Mino. A, wiedziałem, że to będzie można niszczyć. Dobrze.
Mi się to podoba, bo możemy w ten sposób pozyskać Amrity dużo. O, mamy kamień duszy, dziękuję. Jak ładnie powiedział, z twoją siłą i naszym sprytem, a nie swoim. No tak, dawaj. Naprawdę? Nie wierzę w to, warto rozmawiać. Duży kamień duszy, świetnie. Jezu, dobrze, spokojnie. Ale ja się wkurzę, nie wiem czy zwrócić uwagę na jego mimikę. Dobra, odpalmy sobie ten chram. I z niecałych 18 tysięcy, 18,5 mi się robi. Świetnie. Nadal dużo do poziomu mi brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze. O! No dobrze. Ja rozumiem, że on nas... Rozumiem, że on nas nie będzie chciał prowadzić drabiną po prostu. A raczej tędy. Ale zobaczcie na to. To jest normalnie działo, nie? Coś pięknego. A zgaduję, że to będzie i tak zablokowane. Skoro powiedział o tym jako o skrócie. No ale wiecie, warto tu zajrzeć. Po jakieś skarby. Hełmy Nanban. O, kolejna część ekwipunku. W sensie tego zestawu całego, Nanban. Oczywiście, że tak, z drugiej strony. A to jest w ogóle rozwalone. Tak, to jest nie do otwarcia. No dobra, zatem chodźmy. Tędy. Ale sprawdzić, sprawdziłem. Dobra. Postaram się częściej też korzystać z postawy niskiej, bo u niektórych przeciwników ona jest naprawdę dobra i wręcz wymagana, żeby nie otrzymywać obrażeń, bo są za szybcy. Aczkolwiek no z drugiej strony faktycznie to robi tak żenujące obrażenia czasami. W sensie moja broń na tej postawie, że szkoda gadać. Jest w ogóle tyle możliwości atakowania w Nio. W sensie trzy, a w zasadzie cztery postawy. Mocny i standardowy atak. Poza tym mamy jeszcze możliwość wyprowadzenia ataku po uniku, po sprincie, innego w sensie ataku. Myślę, że to jest ściana. W sensie, wiecie, ta co znika. Wyciąłem mi z głowy, jak się to nazywały. Nurikage? Coś takiego? Ej, Kodamy słyszę. Jest u góry. A, warto grać na słuchawkach. Dzień dobry. Oj, oby mnie nie zauważył. To mimo wszystko jest bardziej efekt niestety wizualny, w sensie to pozyskiwanie Amrity z nich. Tych kamieni. No zostajemy 400 punktów Amrity, niby nie mało, ale z drugiej strony ducha opiekuńczego to mi prawie w ogóle nie ładuje. Dobra. Wiedziałem, że wejście tam na górę nie będzie proste. Ale możemy zrobić tak. Że gdy już tam się dostanę, to przynajmniej nie będę miał wielkich problemów. Pięknie! Dobra. Karabin z Kunitomo. Pokazuje, że jest lepszy, dlatego że no, karabin, tak jak mówię, mam zmagazynowany. Zatem nic mi to... Nie ma nic? No, nie ma to do czego się jakby przyrównać, także to jest lepsze od niczego po prostu. Na pewno nie od mojego... działa. Ej, nie spodziewałem się, że w tak prosty sposób dojdziemy na górę. Myślałem, że to będzie bardziej zawiła droga. Podejrzewam, że tu jest ten Kodama. No musi być. Ha! Wiedziałem. Pierwszym! Zostało ilu? Pięciu chyba jeszcze, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, tędy przyszedłem, aczkolwiek tutaj był jeszcze skarb. To się bardzo fajnie łączy.
No, dół też koniecznie będę musiał jeszcze posprawdzać, bo tam na pewno jeszcze jakieś przejścia będą, więc jeżeli tutaj tylko zauważysz, że jest jakaś taka ścieżka bardziej rozbudowana, no to schodzimy na dół i tyle. Też mam wrażenie, że to jest ślepy zaułek. I tak to się wszystko na dół sprowadza. I dla pewności... No, są tylko efekty wizualne. Proszę bardzo. No i wszystko się sprowadzało i tak do tego, żeby tędy przejść. Na razie nie mamy jakiegoś super wyboru. Jest to bardzo liniowa lokacja, jak Nio. O dziwo. Ale kombosy, Boże! Łączyłem jeszcze ze sobą standardowe ataki mocne, jakby co? Nie słyszę... Nie, to woda była. Już myślałem, że drugiego Kodamy słyszę, ale to byłoby niemożliwe przecież, żeby słyszeć go w tym samym miejscu, w którym przed chwilą był jeden już, nie? O. Co to jest? Nie znam tego. Co to jest, kurde? Wow! Dobra, jak na nieznajomość przeciwnika, to idzie całkiem nieźle. Co on tak usilnie spamował tym atakiem, którego nie mogę zblokować? Nie mam pojęcia, ale to było dziwne. Ej, no naprawdę nie rozwalę tego? Wow. Taki trochę mroczny łowca z Dark Souls 2, jeżeli chodzi o jego ataki. Nie wiem, dziwne skojarzenie zapewne, ale takie miałem, cóż poradzę. Chodźmy na górę. Mam nadzieję, że niczego więcej nie przegapiłem. Swoją drogą, mam już level wbity, więc przydałby się chram. Będzie z żółtym. O, czyli przeżyję. Ajajaj. Co? Co się odwaliło? Okej, czyli jednak nie przeżyje. Co za koleś? Co to miało być? Żebym zaraz sam nie podzielił jego losu. A wiecie, to jest bardzo prawdopodobne. Szczególnie w moim wykonaniu. Czuję się bardzo nieswojo. Jaka muzyka. Podoba mi się. Ej, czemu mnie przesuwa? What the? Dlaczego? To jest jakiś błąd gry. No, przesuwa mnie. Co za bzdura. Zmarnowałem tylko 3 strzały przez błąd gry. Oddawać mi to. Oh shit, po drugiej stronie coś było naprawdę... Mam nadzieję, że nic wartościowego. No, niedokładnie spojrzałem. Co więcej. Tam nie mogłem przejść. Dobra. Uff. O nie. To małpa, która jest w każdej misji. Chyba twórcy byli zadowoleni z tego efektu. Po stworzeniu tego yokai i musieli go wpakować wszędzie. Przesuń. Chyba aktywuj. Nie przesuń. Czy to jest skrót? To będzie skrót do chramu chyba. Ale jaja. To mi się podoba dopiero. Tędy nie przejdziemy, może z drugiej strony by było, chociaż wątpię, że tu będzie przejście jakiekolwiek. O. Tu zaraz zajrzę. Najpierw do końca. Ej, jednak jest przejście. Dobra? To się tego nie spodziewałem, muszę przyznać. Amulet drogowskazu. To otwarcie z drugiej strony, typowo. Tutaj prawdopodobnie będzie boss, tak to się obstawiałbym. Chociaż... Może nie, bo tam nas nie prowadzi nasz kompas wspaniały. O, dobra. Zróbmy to tak. Mm-hmm.
O mój Boże. Dziękuję. I żegnam. O ty. Spryciarzu. Dobra. Nie sądziłem, że się zorientują, skoro tyle stałem w miejscu i się nie ruszałem, ale jednak widzę, że to jest dobrze zrobione, bo gość się spojrzał i mnie po prostu zauważył. Także no, nie jest to może, wiecie, jakiś kunszt niesamowity, żeby takie coś w grze zrobić, ale w niektórych tego brakuje. Także czasami można docenić tego typu rzeczy. Jest tutaj ktoś, proszę bardzo. Już myślałem, że może jakiś Kodama. No i jest w sumie Kodama, tylko że ten przeklęty. Niech będą siekiery barbarzyńcy. Błagam, jakieś dobre odaci. Łuk mistrza ucznictwa. O, to mi się podoba. Dziwne jest to, że cały czas nie wiem, co oni do mnie mówią. 41 poziom! Złoty chłopiec? Co to jest za efekt? Premia za zestaw otrzymywana za noszenie wielu elementów wyposażenia cenionych przez Imagawa Yoshimoto. Możesz przeglądać informacje o premiach od zestawów, przełączając okno informacji poprzez wciskanie L2. Obrażenie zadawane łukiem 20%, jeżeli znajdę kolejną część. Świetnie. Ale ten łuk to naprawdę genialnie wygląda. Uwielbiam takie połączenie kolorów. Dobra. Łuk sobie zostawię, bo no, szybciej się z niego korzysta. Więc awaryjnie to on zrobi o wiele, wiele, wiele lepszą robotę. I pójdziemy teraz jeszcze tutaj. Nie tutaj, tu. By wiecie, no, polewelować jednak. Bo chramu przez dłuższy czas raczej nie znajdziemy, skoro mamy teraz otwarty skrót do niego, nie? Coś mi powiesz? Dobra, gościu. Cicho. Niech będzie awans i pójdziemy w kondycję. Jeszcze raz. Jednak kondycję bardzo zaniedbałem, także wypadałoby to nadrobić. I chodźmy dalej. Dobrze, sobie ustawiłem te amulety też na i życie, i ki, bo no to najbardziej takie podstawowe rzeczy. Myślałem, że na dół pojedziemy. Ej, zgaduję, że tutaj mogłem w trakcie tej przejażdżki zeskoczyć w tyle miejsc. Serio. Ale może zejdziemy stąd jakoś. Ale ja będę ciekawski i zrobię to. Wiecie, że musiałem to zrobić, nie? A, jak zwykle. Coś strasznego tu będzie. Są tak, rzecz jasna, ci przeciwnicy, którzy byli w Nioh 1. Czy ja mam w ogóle ustawione jakieś antidotum? Teraz tak. O nie no! Dobra, niech będzie. Może się zregeneruje? Nie tym razem. Co mu się stało? Boże! Straszne. Także przez yokai zabity, czy przez ludzi? Tu by trzeba było zeskoczyć jeszcze. W ogóle też czuję, że to, co będzie odpowiedzialne za ten kolejny yokai, jest gdzieś daleko. Daleko stąd. Jak nic. Albo pode mną. Wow! To akurat dziwnie wyglądało. Ten promień.
Pięknie. Dobra, nie jest taki zły jak na przykład Tengu. No ale dopiero drugi raz z tym przeciwnikiem walczę, więc może się tutaj jeszcze moje zdanie o nim zmienić niestety. Kurde, ile tu rzeczy można było przegapić, tym z tej cholernej windy nie zaskoczył. Ja pierdzielę, co? Ja nie wiem, czy ja tutaj chcę iść teraz. Tu jest chram w ogóle kolejny. Czajcie? Na dole. Aha! Nie mogę kopnąć, dlaczego? Bo nie. Przekonało mnie to. Nie mogę z tego, jak małpa po prostu nigdy nie radzi sobie z tym spamem odaci. Żadna małpa sobie z tym nie radzi. I nigdy nie będzie. Mam wrażenie, że obrałem naprawdę jakąś taką mega dziwną ścieżkę eksploracji, wiecie? W tej misji. I że powinienem wrócić tam, skąd przyszedłem. Ale to za chwilę. Odblokuję tylko sobie to przejście jeszcze. I chram. No nic nie zrobimy na razie. Także serio, ten obszar sobie jeszcze zostawimy i przejdziemy do tamtego miejsca poprzedniego, bo... Tylko zobaczę z góry jeszcze, bo tutaj serio jest tego za dużo. Jakaś droga do zamku już chyba. No, gdzie jest koniec misji, prawdopodobnie patrząc na znacznik, także... Nie ma co szaleć. Trochę mi to przypomina końcówkę gry Nioh 1. Też były takie, wiecie, zdewastowane zamki. Ej, nie trafił mnie. A! Trochę jak małpa, też sobie nie radzi z tym. Z tym wspaniałym spamem odaci. A generalnie to... Czemu tu nie ma krainy yokai? To mnie zastanawia. To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Tu byłem. Tylko jak to jest możliwe, że ja tutaj byłem? A nie, nie byłem. No właśnie, bo przecież bym ten skarb zdobył. Kto z was tutaj odpowiada za krainę yokai? Bo ona musi tu być chyba. O ty. Dobra. Żegnam? Karwasze promowego. Świetnie. O mój Boże, coś czuję, że w tej misji to będzie miliard kodam, które pominę. Pierwszy raz. Jest tak wielopoziomowa lokacja. O. Jak się odbił od niego. Doskonale. Co my tu mamy? Japońskie nożyczki. Przepraszam. Jak on to przeżył? Nie trafiłem go w głowę w końcu? Na pewno nie. Nie miałby szans na przeżycie. Dobra, ale myślę, że już powinniście to przyznać po tym odcinku. Gram lepiej niż 2-3 filmy temu, nie? już się trochę oswoiłem ponownie z tą grą, już się przyzwyczaiłem, także będzie teraz lepiej. Nawet jakoś tak głupich tych śmierci nie popełniam tutaj, także jest szok. Naprawdę, szok. Jezus Maria. Serio, nie wiem. W sensie... Nie wiem, czy tam jest sens w ogóle zaskakiwać tak, jak ja to zrobiłem.
Spróbuj zejść po prostu, jak człowiek tędy. Nie zjeżdżać, zejść. Tu mnie nie było? Znaczy no, a nie, byłem. Podejrzewałem, że to się łączy ze sobą. Czyli tak, tu będą dwie skrzynie na samej górze. Tu, chodźmy. Wolę ten efekt. Aha. Dobra, to nie. Krajna jaka była u góry. Wow! Jak on tego uniknął pierwszego ataku? I tego! Ktoś z was mi to wytłumaczy, dlaczego miecz przez niego przeszedł? Chętnie się dowiem, naprawdę. Chętnie się dowiem tego. Przeraża mnie trochę to, że poszukiwanie Kodam zazwyczaj u mnie się odbywa na zasadzie słuchu. I to jest zdradliwe. Dzień dobry! Żegnam! On przeżył to chyba, co? Nie wiem. Nie wiem, czy ja bym to przeżył w ogóle, więc może nie będę sprawdzać, ale on chyba zginął. Co on w ogóle próbował zrobić? Co to miało być niby? Kodama. Ha! Patrzcie na tego spryciarza. Czyli już wiem, że go pominąłem, bo tam nie wskoczę stąd. Musiałbym tam wjechać. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak coś czułem, że tutaj gdzieś będzie Kodama na jakiejś półce. No bo to było... No więcej niż pewne, nie oszukujmy się. O. Ginę. A może nie? Ha! Proszę bardzo. Proszę, jakie przejście. Czyli tak, na górze. Po pierwsze, kraina yokai do znalezienia i do wybicia. Po drugie, odnalezienie Kodamy. Patrzcie, mamy skrót. Wiem, gdzie jestem, to jest sam dół. Czyli będziemy mogli teraz za pomocą windy tutaj się od razu dostać. Świetnie. Ej, dobrze, że tutaj poszedłem. Naprawdę dobrze. O, jeden, który leżał, a drugi, który spadł za moją sprawą. Okej. Okay. I ta lokacja jest naprawdę olbrzymia. Jeszcze, kurczę, ta cała droga na zewnątrz, ten zamek taki. Porąbane to jest. Dobra. No, proszę bardzo, rdzeń. Ale, no, z tubylca to ja nie korzystam. Także jedyne co, to cieszy mnie to, że się naładuje tutaj po prostu i tyle. Odachi z Takahiry. Oj, to moje tworzenie Odachi to był fail, jak nie wiem. No, ale przynajmniej wam pokazałem. Mogę się pofarcić, mogliśmy mieć coś lepszego. Kwestia szczęścia lub jego braku i tyle. W sumie aktywuję sobie ten chram. Tak myślę, że... To będzie najlepszy pomysł, także... Wrócimy de facto do punktu wyjścia teraz, ale zrobiliśmy naprawdę masę rzeczy. Dobra, tubylec niech mi tam pójdzie, a ja wejdę w awans i zainwestujemy w siłę tym razem. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Także słuchajcie, w przyszłym odcinku postaram się odkryć wszystkie Kodamy, a także poznamy źródło tej krainy yokai w końcu. To jest mój cel.
No i wyjście z tej kopalni, to byłoby fajne, gdybyśmy tego zamku w końcu mogli przejść na spokojnie. Także Kodama, skarb, który tutaj jest, to są rzeczy, które mogę zdobyć zeskakując. No i odkrycie źródła Krainy Yoke i nie mam pomysłu na razie, ale poradzimy sobie z tym. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek już jutro o godzinie 16. Do usłyszenia, do zobaczenia, pamiętajcie, aby subskrybować kanał, żeby być oczywiście na bieżąco. I oczywiście na koniec ukłon w Waszą stronę, do zobaczenia, pa pa, życzę Wam miłego dnia.